My polskie dzieci tu w Kazachstanie co dzień wołamy do Ciebie, o Panie. Spraw niechaj prędko nasz los się odmieni. Pozwól nam wrócić do rodzinnej ziemi. Los nas wyrzucił jak pisklęta z gniazda. Mrozy i wojny przyświeca nam gwiazda. I Ty to widzisz też, dobry Panie, i na nas małych nie ześlesz zmiłowania. Nam tu tak przykro przy modlitwie rano, co dzień widzimy Polskę ukochaną. Nawet w zabawie, w szkółce i w swawoli ta myśl dokusza, ojczyzna w niewoli. Tato, mój stan sam wyjechał na wschód do pracy, bo tutaj taka bieda była tam w 20. No mu siostra się urodziła, ożenił się później tam. I no, zapoznał się z moją mamusią, już pobrali się. No i żyliśmy sobie tak jak w bajce. Mieliśmy bardzo dobrze. Tato był, pracował w policji, dziadzio mieszkał na wsi. Dziadzio była taka hrabianka, ona 3 lata temu umarła za granicą, bo nawet ona i mój dziadzio się tam jej tymi dobrami wszystkimi tymi ziemskimi tam opiekował lasem i to ona tam miała taki pałacyk ładny, to wszystko dał nam ochronkę. I nas mówili na przedszkole, to mówili ochronka. Ochronkę nam tam zakładała. I dziadzio z babcią chowali krowy, tam po 7 krów, konie, świnie, wszystko, pasiekę, pszczół dziadzio miał. Myśmy tam zawsze na wakacje jeździli, babcia taką michę nalała miodu, a Żyd jeździł taki, taką kolaską, woził bułeczki takie świeże, to babcia w fartuchu przynosiła te bułeczki. No i tak żeśmy żyli, póki wojna nie wybuchła. Przed wybuchem wojny żyliśmy przyjaźni z Ukraińcami. Oni nie wykazywali tej wrogości do Polaków. Naokoło sąsiedzi byli Ukraińcy. Wychowywaliśmy się razem z dziećmi ukraińskimi. Razem z dziećmi ukraińskimi. Oni bywali u nas, my u nich. Nie było żadnych jakichś zadarzeń. Takie, że zwolnione dzieciom ukraińskim osobno, a polskim osobno. Bardzo dobrze pamiętam. Było wojny światowe, bo byliśmy bardzo przestraszeni tym i przede wszystkim było strasznie dużo uciekinierów. Wszystko się na Rumunię przez nasz miasto właśnie, przez Włodzimierz. Także wszystkie domy, kąty, mieszkania, jakie były, to wszystko było zajmowane właśnie przez tych uciekinierów. To każdy jak mógł pomagał tym uciekinierom przenocować, coś zjeść gotowanego, bo to wszystko na Rumunię się chciało przedostać przez granicę tutaj do Rumunii. Płynęły te semiona samochodów za wiele, to tam nie było i wozami, i piechotą, bo przecież samochodów nikt nie miał w tym czasie. Jakśmy się dowiedzieli, chyba to było niedzielę, 17 września, po południu, jaka wiadomość dotarła, że Sowieci przekroczyli granicę z Brucz, tutaj tą naszą wschodnią, weszli na tereny Polski, zdecydowało wyjazdy i myśmy przez okres nocy, tam takie jakieś małe pakowanie, ja się zajmowałem tam raczej tym inwentarzem, przygotowaniem konie, wozy. I to na 7 czy 8 wozów tam, bo tam u nas było jeszcze dosyć dużo już ludzi, tych uciekinierów, którzy uciekali z Warszawy, z tych innych miast i u nas się lokowali, rodzina i znajomi i oni też zdecydowali nie zostawać tam w pustym domu i też się pakować, więc my się
załadowali na te wozy i 18 rano oni przekroczyli Sowieci 17 września, a myśmy przekroczyli, znaczy wyjechaliśmy z domu 18, no i dojechaliśmy do Włodzimierza, co prawda to było 40 km nie tak daleko, no te 4-5 godzin jakieś, jechaliśmy znacznie dłużej, no bo po drodze już te bojówki ukraińskie już gdzieś wychodziły, już tak 18 były na szosach, w lasach, strzelanina już się rozpoczęła. Tu był ogromny przestrach, bo myśmy uważali, że to dzicz idzie, tak rodzice nasi, bo bali się tak strasznie. Ojca już miał, bo mnie ojciec wcześniej zmarł, tylko matka. I bali się potwornie najścia Sowietów, że to dziki naród będzie szedł, zabiją mu domu labową i tak dalej. No więc te pamiętam bardzo dobrze, że łączyliśmy się po kilka rodzin w jednym domu, bo zdawało się mojej mamie, że to bezpiecznie będzie, jak gromada będzie, jak wejście. Tej nocy, kiedy miałbyś wejście do Włodzimierza, że już podchodzili pod Włodzimierz, no to do koleżanki mamy miała takie, że będą palić może i podpalać. Myśmy mieli drewniany dom, koleżanka miała mamy mojej murowany dom. No i myśmy tam kilka rodzin się zeszli i tamtą noc spędziliśmy razem, że jak będziemy razem, to może będzie bezpiecznie. No baliśmy się bardzo. No i podchodzi jeden z tych Sowietów do mnie i mówi: Malczyk, ale to tego już nie ma, bo już zaraz innej Polski nie ma. Weźmy. W 1939 roku, 17 września, jak Rosjanie zajęli Tarnopol i w ogóle tereny nasze kresy, zaczęły się wywózki na Sybir, zaczęli aresztowania były, wywozili na Sybir. Między innymi mego tata też zamknęli z tego tytułu, że burżuj, że ma odlewnię złotów i metali, że jest burżuj, to go zamknęli. Nie wiecie, mama chodziła biedna do więzienia, szukała, tak mówili, nie, my go nie mamy u nas, nie zamknęliśmy go, może poszedł do kochanki. No tak mamie popychali NKWD-ści. Ale okazało się, że ojciec siedział w więzieniu zamknięty, a nas wygonili na wieś. 11 paragraf dali nam i na dzierewnię. Nie wolno nam było w mieście mieszkać. Dwie siostry starsze chodziły do szkoły, do gimnazjum w Tarnopolu, to musiały mieć specjalne przepustki. Ale myśmy niedaleko mieszkali, taka wieś biała, która jest do dzisiaj. U ciotki mieszkaliśmy, u mamy siostry, było bardzo fajno. Ale co piątku wywozili na Sybir i musieliśmy uciekać. Taka pani nam dawała znać z Tarnopola: uciekajcie, bo dzisiaj wywożą na Sybir. I każdy szedł do jakiejś stodoły, do kogoś spać. I faktycznie, pierwsza, druga w nocy NKWD-ści podjeżdżali pod dom ciotki, pukali tego i szukali nas. Chcieli nas wywieźć na Sybir, musieliśmy się chować. I ten proceder trwał pół roku. Siedemnastego lutego najpierw wywozili obszarników, tych kułaków, jak oni to nazywali. I w tym wtedy zabrali dziadzia, babcię, jeszcze był wujek głuchoniemy i ciocia jeszcze była panienka, siostra mojej mamusi. I ich wywieźli na Sybir. Rozpacz straszna, no bo starsi już przecież tego na Sybir, gdzie tam, no to było 17 lutego, a 13 kwietnia w 40 roku, ponieważ tato mój pracował w policji, to często przychodzili i szukali broni. Gdzie u was oróża, gdzie u was oróża po rusku, przychodzili ze sobą, no, gdzie robili rewizję, przewracali wszystko, nie znaleźli. No i tak było. Parę razy jakoś przyszli są. A 13 kwietnia przyszli w nocy i znowu mówią,
że przyszli szukać oriuszu, pistoletów, tam karabiny. Przewracali wszystko do góry nogami i dali nam 20 i później mówią, sobierajcie się, 25 minut, 25 minut czasu, żeby się zbierać. Furmanki już stały pod domem. Co za 25 minut zrobić? Mamusia od pokoju do pokoju chodziła, szukała pończochy, nie mogła znaleźć. Płacze, medzie, no co ja miałam 8 lat, brat miał 3 lata ode mnie starszy, 11, no i siostra 14 lat skończyła pracę. Płacz taki niesamowity. Tylko takie całe szczęście było, że mamusi siostra wracała ze Lwowa i już ciemno było i już nie pojechała na wieś i nocowała u niej. I dzięki niej ona z siostrą tak co mogli to popakowali. No i na te podwody, na te furmanki, jak oni to nazywali, i na stację. Na stacji już stał cały transport takich tych towarowych wagonów, takich krówskich, co krowy przewożą to wszystko. I 60 osób do jednego wagonu. W tym wagonie pricze, część na priczach, część na dole. Matka, która jechała z miasteczka drugiego obok, to miała 9 dzieci, najmłodsze miało 7 miesięcy. 9 tych dzieci. Teraz sobie wyobraźcie, i 18 dni w zaplombowanych wagonach nas wieźli. 3 dni nas wieźli w takich wagonach, że nie było ani okna, ani tam żadnego piecyka, ani nic, tak było, no strasznie było. No i po 18 dniach przywieźli nas do Martuka. Ta powiat Martuk był, tam nas stały samochody takie ciężarowe, każdy z każdego wagonu wychodził do tych samochodów, załadowali do tych samochodów i wieźli. I zawieźli nas do takiej wioski, nazywała się Jefremówka. Tam była świetlica, wrzucili nas do tej świetlicy i koniec na tym. Teraz te róbcie co chcecie, już ich nic nie obchodziło. No to co, każdy wszystko płacze. No co robić, co robić? Trzeba chodzić po tych wioskach do każdej tej chadziajki. Czy przyjmie nas, czy przyjmie nas. A jeszcze jak nas przywieźli, to się wszystko zleciało, bo takie nieduże wioski były. Zleciało się to wszystko i mówię, wot Polaki takie charosie ludzi. Mówi, a nas uczyli, że Polaki to taki dziki naród. Tak nie uczyli, że Polacy to taki dziki naród, a to taki charosie naród. No i każdy tam poszedł do tej chadziajki, a to taka bidota, tam była jedna izdebka, taka sieńk malutka i tam taki chlewik, tam krówkę chowała, sobie świnkę jakąś. No i tak każdy przyjął nas tam, tych rodzin nas na tej wiosce było 17 tych rodzin polskich, bo to na każde te wioski rosły, bo nie tam takich wiosek nie było dużych, takie małe. No, zaraz na początku przyszedł ten przedstawiciel taki, on tak jakby u nas sołtys, czy no może nawet jakiś tam większy, taki tam prezydatel się nazywał, tak na niego. No i powiedział, wy Polaki przyjechali gdzieś rabotać. Kto nie rabotaje, to i nie kuszaje. Kto wolny, to podychaje. Kto nie robi, to nie je. A kto chory, to zdycha. Bo nie ma leczenia tam dla takich ludzi. Przez 4 lata, jak tam byliśmy, tam mieliśmy drzewa żadnego owocowego, takiego drzewa jak las albo coś, nic. Stepy, okiem sięgnąć było to tylko step i step, step. Strasznie w tym stepie. I tam w tym Kazachstanie byliśmy 4 lata. Wycieńczeni, głodni, niesamowicie. Brat pracował, kradło się, bo jakby się nie kradło tego zboża, to by się zdechło. Boże, zdechło by się, umarło by się z głodu. To się nie da tak wszystkiego opowiedzieć, co tam człowiek przeżył. No i to już tak przebyliśmy tam 4 lata, po 4 latach. Znowu poprzechodziły, jak przyjeżdżały samochody ciężarowe. Ano Polaki, zbierajcie się. To gdzie jedziemy do domu, nas wieziecie. Posmotrite, kuda pojedziecie. No, posmutrzy. Wieźli nas znowu, ja nie wiem ile one nas tam wieźli wtedy. 4 dni czy ileś. I przywieźli nas tutaj, bliżej Odessy, koło Czarnego Morza. I tam znowu zrzucili i nic ich to nie obchodziło. Co będą te Polaki robić, już wycieńczone, wygłodzone, obdarte? W 1941 roku, w czerwcu, następna wojna wybuchła między Rosją a Niemcami.
przyszli Niemcy. Także już nie było tej przyjaźni między Polakami a Ukraińcami. Także już ci byli trochę osobno, ci osobno. Nawet nieprawdopodobnie, tylko rzeczywiście, bo pamiętam przecież, chodziłam do szkoły, także już nawet w szkole to już dzieci były tak, każdy, Polacy już byli troszkę inaczej traktowani, Ukraińcy byli inaczej, no bo już przechodziło to wszystko na jej stronę. No już mamy siadać do tego stołu, a tu za oknem się czaska ktoś. Babcia wyszła i tam przychodzi taka sąsiadka, chować wszystko, bo chodzą wszędzie, palą domy, gdzie polskie święta. No to szybciutko się to wszystko sprzątało ze stołów, drzwi otwarte były, okna. Przyszli, pozaglądali, że ciemno jest, no to tego naszego domu nie podpalili. Ale proszę pana, z tego naszego domu nie podpalili z tej racji, że obok nas może 3-4 domy, to mieszkał ten cały nas taki prawdopodobnie, no nieprawdopodobnie, tylko oczywiście to był taki cały, jak się to mówi, herszbandy. I ten nasz dom nie był spalony, tylko tam wszędzie. Później w nocy słychać było te, nieco całkiem w nocy, bo do jakiej godziny, pierwszej, drugiej, to już się to wszystko skończyło. Psy szczekały, konie, krzyki były takie niesamowite. I ksiądz ten polski, bo tam było trochę dalej kościół, wyszedł, chciał tą sygnaturkę dzwonić, żeby powiadomić ludzi. No to przylecieli, wzięli tego księdza, zamordowali. Może całkowicie go jeszcze nie zabili, tylko zawinęli go prawdopodobnie w kołdrę jakąś czy coś i go tak żywcem spalili. Ja mówię, piękna dziewczyna była, miała, mówię, z 15-16 lat, warkocz taki piękny i długi. I ona wyszła, żeby się była nie darła, żeby uciekać. Mówię, uciekajcie, bo Ukraińcy palą, a ci nadeszli, wzięli tą. No to po prostu dziecko. Głowę urnęli i koniec. Mówię, z tym, tu nie wiadomo, gdzie ten to był, to dali, mówi, ta głowa, ten warkocz, mówi, tak wzięli. To ten grób był taki wielki, tego tam zakopali. Na drugi dzień cisza była taka, wszędzie ludzie wychodzili, patrzyli, co się robi. No nasz dom był zostawiony, ale dwa domy dali, to już były spalone, później po drugiej stronie też tam były domy popalone. No cała wieś, także wszystkich ludzi było podobno 96 ludzi spalonych. Wieś nie jest taka strasznie duża. Bo tam jak nas Niemcy zabrali stamtąd, to myśmy nie pojechali do swoich stron. Oni nas wzięli do obozu. Myśmy byli w obozie 11 miesięcy niemieckich. Tam w Koszalinie, Kessling to się nazywało wtedy. Także tam matka musiała pracować z początku, potem jakoś tam to załatwiła. Potem zrobiła tak, że właśnie język jest ważny. I mówiła po niemiecku i tam załatwiła tak, że mogła jechać z tego obozu na odległość 100 km, odwiedzić tam rodzinę i po prostu zabrać ze sobą kogoś, nie? Jedno dziecko i wolno było. Ona wzięła to jedno dziecko i zostawiła tam u swojego brata, u siostry i tak dalej. I także dwóch tam zostawiła, czyli ja byłem przy matce jako najstarszy, bo pomóc trzeba było tam zawsze coś. No i siostra, która miała pół roku, no to też. Dlatego to myśmy zostali. Potem, jak już był front blisko, wojska radzieckie już szturmowały, no to ci już nie pilnowali tego obozu Niemcy, tak? I wszyscy uciekali, nie? Z tego obozu. W nocy przeważnie. No ale matka sama, no jak tu uciec? I jakoś tam się udało i żeśmy uciekli wtedy. Jest rok 44. Jest rok 44, 21 czy 22 lipiec. Na ulicach zniknęła armia niemiecka. Z ulic zniknęły oddziały ukraińskie. Pojawili się młodzi ludzie, mężczyźni z biało-czerwonymi opaskami, z automatami na szyi, z samochodami. I co to się stało? Ano akcja burza, tym myśmy nie znali tego kryptonimu. Akcja burza pierwsza, zanim powstanie warszawskie było, zanim była akcja burza pod nazwą Ostra Brama w Wilnie. Armia Krajowa zajęła Lwów, ale krótko. Bo weszły oddziały sowieckie,
i ci zostali wszyscy aresztowani, wywiezieni w głąb Rosji, na Sybir, do Kazachstanu, do Donbasu, no gdzie się tylko dało i w ten sposób to zostało rozwalone. Na jeden dzień na naszym ratuszu lwowskim wisiała flaga polska, sowiecka, amerykańska i angielska. Jeden dzień, a potem już tylko była jedna czerwona flaga sowiecka. Na mocy ustaleń jałtańskich Kresy Wschodnie zostały odłączone od kraju w zamian za ziemię zachodnie. Rozpoczęto akcję repatriacyjną. Proszę to podpisać. Zostaje pan przesiedlony na tereny Polski. I oznajmiają wszyscy, że tu już nie ma nam miejsca. Bo taki mądrzejszy facet opowiada w ten sposób, że w Jałcie jest podpisane i to wszystko, że już repatriacja nastąpi bez żadnych problemów. No ale to tak, nie ma jeść, to czego się trzymać? Także 28 grudnia lub 6 lub 8, tak jak siostry pamiętają, wyjeżdżamy do Kowla. Kilkanaście furmanek. Tam zajechali, nocowaliśmy w pożydowskim budynku. Poszli się dowiedzieć na dworzec, a ruski komandir, ten cały szef, gada, że już wyjeżdżają do Polski. Komandir to odpowiada. Wszystko zostawić, siadać i jedziesz. No ale ojciec gada tak. Zajadę do Polski, może wyzdrowieję. A i kilku takich jak ojciec powiada w ten sposób, że to zrobimy taki, jak to się mówi, tabun tych furmanek, te 20 czy 30 i będziemy jechać z dwóch torów, dokąd, no, do Bugu dojdziemy, przez Bug przejdziemy, będziemy wiedzieć, gdzie ten pociąg dalej jechał. To tam jakoś dojedziemy. No nam dano podobno bochenek chleba, taki około 2 kg na ten transport cały. Wodę jedna siostra twierdzi, że dano, no ale cóż z tego, jak mróz był 28-30 stopni w tym coś rodzaju, tak? I ta najstarsza siostra powiada, że ja jadę z ojcem, ojca samego nie puścimy. Zginiemy to z ojcem, oba zginiemy. A wy już w imię Boga do Polski jedźcie. I wtedy nas, tych osób, rodzin 11 do 13, tak gadają, ten wagon bydlęcy na nie wpakowali. Jedni twierdzą, że był piecyk, siostry twierdzą, że nie było piecyka żadnego. Że jak stanął przy drzwiach parę minut, postał raz przy ścianie, to i przymarł. No bo tu parowało, a tu... Ale była z kolei rodzina Zakrzewskich, czyli Witkowskich, gdzie dziecko urodziło się. No i tu problem, jak pieluchy suszyć. To w ten sposób suszono, że wykręcano z moczu i kładziono tu na siebie i tak te pieluchy suszono. No to jak nie dożyje, to tam następna osoba wzięła i pomogła tym ludziom. Taki około 2 kg na ten transport cały. Wodę jedna siostra twierdzi, że dano. No ale cóż z tego, jak mróz był 28-30 stopni w tym coś rodzaju, tak? Jak my wyjechali 4 stycznia, tośmy jechali 86 km do Włodawy nad Bugiem, do punktu repartycyjnego. 12 lub 14 lub 16, tego nie pamiętają. Bo jak front leciał, to jak tych no, kargulów co pokazać, jak front leciał, na bok front pierwszy, zaopatrzenie pierwsze. I po 2 tygodniach przyszła tak zwana lista PUR, to jest Państwowy Urząd Repartycyjny, że są pustostany na wioskach w okolicy Kowla. Więc kto miał pięcioro, czworo, troje dzieci, do tych pustostanów rozwożono. Między innymi nas do tej Korlówki, 5 km od Włodawy.
Na drugi dzień przyjechał Ukrainiec furą, zabrano nas, no, pierzyna, tam jakieś derki, tam inne szmaty, bo więcej cóż mogłeś zabrać, jak uciekałeś goły i bosy. I zawieziono nas do tej Korolówki, dom taki średni, szyb nie ma, śniegu w chałupie bądź ile. W kuchni nie było szyby, w pokoju było od ulicy, bo ktoś z tyłu wybił. No i ten Ukrainiec nas tu przyprowadził i gada, że tu będziecie mieszkać. Gdzieś tam na tej stacji przystanął, przyszedł Rosjanin. A wy kuda Polaki? A no jak was umać nazad? A no nazad dawaj. A my płaczemy, prosimy, mówimy, że my nie będziemy już wychodzić z tego wagonu. My możemy tu umrzeć, bo nas, my i tak już jesteśmy skazani na śmierć. Żeby nam dał spokój, żeby my pojedziemy dalej. Nie, przecież my nic nikomu nie zrobiliśmy, mówimy, przeżyliśmy taką tragedię. I tak, żeśmy jechali przez tydzień czasu, będzie. No i po tygodniu czasu wróciliśmy do tego Lwowa. My tam w Lwowie poszliśmy właśnie tam do tego punktu zbiorczego. I tam tak było, że ktoś jak wracał, czy z Syberii, czy z tego Kazachstanu, to jeżeli nie miał nikt tam rodziny na wschodzie, to od razu można się było zapisywać i wyjeżdżać na zachód, bo to na zachodzie bardzo dużo przecież jest tych Polaków ze wschodu. No a ponieważ myśmy mieli tam rodzinę, no to myśmy tam we Lwowie byli tydzień czasu, po tygodniu czasu przyjechaliśmy na wieś, Boże nie na wieś, tylko na te Buczały, na naszą stację. I mieszkała taka rodzina, przychodzimy tam do niej, do tej pani Żydaszewskiej, a ona wychodzi z tego domu i mówi tak, w domu nie ma nikogo, że w domu nie ma nikogo. A siostra mówi, pani Żydaszewska, pani nas nie poznaje. A ona tak patrzy, mówi, Boże, Boże, dzieci Adamusu, a siadajcie szybko, siadaj, mleka nam gotowała. I chleba z masłem i tak nas nakarmiła i posiedzieliśmy tak u niej do drugiego dnia, a na drugi dzień pojechaliśmy na wieś, tam mieliśmy siostrę mamusi. Jak rok 45 zaczyna się ten eksodus Polaków. Niektórzy to nazywają repatriacją, to jest błędem już w samym słowie, to nie była repatriacja, tylko ekspatriacja. Repatriacja to jest powrót do ojczyzny, a my do ojczyzny nie powracali, tylko nas wyrzucono z naszej ojczyzny i dlatego byliśmy ekspatriantami. Mnie się udało przekonać tu już nawet profesorów Uniwersytetu Śląskiego, żeby nie używali słowa repatriacja. Jakkolwiek był tak zwany Państwowy Urząd Repatriacyjny i do jednego worka spakowali nas i do tego samego worka wrzucili tak zwanych Francuzów czy Belgów, czyli ludzi, którzy przed wojną wyjechali za pracą do Francji, a po wojnie propaganda komunistyczna namawiała ich do powrotu, wracajcie tu, nie będziecie robić na Francuzów, tu będziecie tylko dla siebie pracować i oni do kraju wracali, a więc to byli repatrianci. No tak jak podobnie inne transporty, nasz transport był bardzo udany, bo jak wyjechaliśmy ze Lwowa jeden dzień rano, to na drugi dzień późnym wieczorem wysadzili nas w Bytomiu, w Karbiu, razem z wszystkimi manelami. Nie wiem, jak sobie tam rodzice radzili, wiem, że rozkładali jakieś łóżko, no jechało się wędlarkami, bez dachu, na szczęście była ładna pogoda, to był wrzesień, na szczęście było ładnie. Także bez deszczu ubyło się, zajechaliśmy do Bytomia, zostaliśmy tutaj porzuceni sami sobie. Karp to jest około...